Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin i zapraszam na kolejną szybką poradę. Tym razem widz zwrócił się do mnie z pytaniem tego typu. Kupił klawiaturę za około 100 zł i po prostu nie jest z niej zadowolony. Chciałby, żebym polecił mu coś innego w granicach 300 zł, ponieważ poszukuje produktu już dobrego, sprawdzonego. Dlatego w dzisiejszym filmie polecę tutaj kilka klawiatur w cenie do 300 zł. Będą to 3 klawiatury membranowe oraz 3 klawiatury mechaniczne. Tak więc do wyboru będzie sporo modeli, a ceny ich wszystkich sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tak więc zaczynamy. No dobrze, pierwsza moja propozycja to klawiatura, którą miałem naprawdę bardzo długo i byłem z niej bardzo zadowolony. To klawiatura Genius Manticore. Jedna z pierwszych klawiatur ze strefowym podświetleniem, gdzie możemy w 5 bodajże strefach, jak dobrze pamiętam, skonfigurować sobie indywidualnie podświetlenie. Klawiatura membranowa z bardzo fajnie lekko pracującymi klawiszami, mieszcząca się w cenie właśnie 300 zł. Przy okazji świetnie wyglądająca, posiadająca bardzo dobre, rozbudowane oprogramowanie. Z tego co wiem, niestety przez pewien czas był problem z dostępnością, ale widzę, że się już pojawia w sklepach. Osobiście mam do niej ogromny sentyment, ponieważ naprawdę świetnie mi się z niej korzystało. Druga klawiatura to moim zdaniem model bliski ideału, czyli klawiatura TTE Sports Challenger w wersji Pro. Świetna, duża klawiatura z podświetleniem, w tym przypadku tylko i wyłącznie czerwony kolor, natomiast bardzo lekko, fajnie pracujące klawisze, dość niski skok. Klawiatura po prostu dobrze zaprojektowana, dobrze wykonana i funkcjonalna. Kolejna propozycja to SteelSeries Apex w wersji RAW. Niestety pełna wersja Apexa kosztuje ponad 350 zł, więc przekracza to tutaj te ramy podane przez widza. Natomiast czym się różni Apex RAW od Apexa? Miałem o tym filmik na kanale, możecie go zobaczyć w każdej chwili. W skrócie, Apex RAW jest to taka troszkę odchudzona wersja, tak to nazwijmy. Ma mniej dodatkowych klawiszy, przełączników. Ma także podświetlenie tylko w białym kolorze. I z tego co pamiętam, chyba też nie ma dodatkowych portów hubu USB. Tak więc to są te główne różnice. Natomiast klawiatura fajna, płaska, niskie klawisze, bardzo wygodna, z niestety dość hałaśliwą spacją w niektórych przypadkach, tak więc z tym się trzeba liczyć. Natomiast ogólnie model jak najbardziej udany. I teraz klawiaturki mechaniczne. Bardzo dobrą klawiaturą w tej cenie będzie klawiatura QPAD MK50 z przełącznikami Cherry MX. Jaki kolor dokładnie, to już sobie widz może wybrać. Ja proponuję do gier chociażby redy. Jeśli też dużo piszę, to browny będą bardziej uniwersalne. Natomiast duża żywotność przełączników robi swoje. Mamy odłączaną podpórkę do tej klawiatury i klawiatura jest dobrze zaprojektowana, solidna. Natomiast model ten nie posiada podświetlenia. Ciekawą klawiaturą, której nie testowałem jeszcze osobiście, ale widziałem u pewnej osoby w akcji, jest to Ozone Strike Gaming. Klawiatura za jakieś 250 zł z odłączaną podpórką, taka dość prosta, niepodświetlana, ale wyposażona w przełączniki Cherry MX Black. No i ostatnia propozycja, też mieszcząca się w 300 zł, jest to klawiatura znów od firmy Thermaltake TTE Sports. Klawiatura Poseidon Z Illuminated z niebieskimi przełącznikami firmy Kale. Tutaj mamy niebieskie podświetlenie, więc jeśli widz chce klawiaturki mechanicznej i to jeszcze podświetlanej, więc myślę, że ta będzie fajna. Serii Poseidon testowałem w tej chwili już prawie że wszystkie modele, więc są to klawiatury jednocześnie proste, ale też funkcjonalne i w codziennym użytkowaniu sprawdzają się po prostu świetnie. Tak więc oto moje propozycje w tej kwocie, w tym przedziale cenowym. Myślę, że klawiaturki dobre, sprawdzone, większość z nich miałem okazję sam testować, sam używałem naprawdę długo i myślę, że z tego sprzętu którykolwiek widz wybierze, będzie zadowolony. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, jeśli tego typu filmy Wam się podobają, pamiętajcie, łapka w górę, subskrybujcie kanał, polecajcie znajomym i zaglądajcie często, ponieważ codziennie coś nowego. Pozdrawiam Was, cześć!